Hike. Witamy Was, kochani, na następnej wyprawie naszej. Dzisiaj mamy w planach Zamek Szczerba, Solną Jamę i Czerniec. Jeden ze szczytów z wieżą widokową w górach bystrzyckich. Z niebieskim szlakiem dojdziemy sobie teraz do Zamku Szczerba i przy zamku tam parę historii poopowiadamy. Mniej więcej o lekkiej historii. Poopowiadasz? Tak, poopowiadam. No. Tak jest, jak to było zawsze? Dzień dobry, następnego dnia wyprawy. Wyprawa, codziennie wyprawa jakaś jest u nas. W każdym dniu wolnym. Tutaj jak zwykle najlepszym przedmówcą jest pan Janek. Pan Janek może przejmie za mnie połeczkę, no bo właśnie mówią, że się troszkę jąkam na filmikach. Dojdzie do wprawy, kolega to Darek. Dojdzie do wprawy, no. Z ciekawostek takich, że zamek został zbudowany pod koniec XIII wieku i zaznaczam przez polskich rycerzy. My Polacy żeśmy go zbudowali. Później przechodził z rąk do rąk najróżniejszych. Na końcu został zamkiem rycerskim Czech. I po wojnach husyckich Husyci zdobyli go. I go zniszczyli oczywiście, nie? I nigdy już potem nie został odbudowany. Z ciekawostek dodatkowo jest tak, że mury wokół zamku miały 100 metrów długości. Wysokość tych murów była 9 metrów i grubość 1,5 metra, więc forteca na takiej górze była trudna naprawdę do zdobycia. No ale Husyci jak wszystko szli, wszystko burzyli, niszczyli, no i zamek po tych wojnach już nigdy nie powstał do góry. Później przechodził z rąk do rąk. Dzisiaj jest własnością, jak się nie mylę, gminy Międzylesie. Idziemy zobaczyć sobie zameczek. No. Bo 1,5 metra miał grubości każdy mur i 100 metrów wokół to było. Były, zobacz, nie mieli cementu. Tak, były pomieszczenia mieszkalne na jednym z tych mur. Wokół była sucha fosa dodatkowo jeszcze, przez którą przechodził zwodzony most. Brama była specjalnie mała zrobiona, bo ona miała tylko 3 metry szerokości, żeby tam wielkie wojska do niego nie weszły. Pozostałości mieszkalnych budynków. Można sobie zejść od góry. Jakieś wejście. No bo tam piwnice są. To były piwnice najróżniejsze. W tym roku to fakt. No, chociaż teraz nie ma listy, więc jest troszeczkę inaczej. No i to był tutaj ten budynek mieszkalny na terenie tego zamku. Żadnych jakichś tam basztów wysokich nie było na nim, więc się nic nie zachowało. Z M6 to jest chyba, nie? No nie był może jakimś tam wielkim dziedziniec, miał 7 metrów chyba na 9, czyli też małym dziedzińcem był. Zamek bardziej zamkiem obronnym. Coś tu nie widać? Elegancko. Wszystko elegancko widać. Wróg przybywa. Tak, wróg u bram. Książę Janie, wróg przybywa. Patrz, a w tamtym roku siedzimy tamtą drogą, pamiętasz? Tu jest kawałek tego muru 9-metrowego. Jaki był wysoki, żeby go przejść, ile trzeba było kurczę zachodu i 1,5 metra szerokości. Kawał pięknej warowni, z której no zostały mury, ale dobrze, że mury wychodzą ponad ziemię, więc można sobie zobaczyć zarys całego zamku. Na dole fosa. Na dole tutaj mamy zarys fosy, suche oczywiście fosy i dwóch bram, jedną, którą żeśmy weszli, małą i druga była z drugiej strony. Z mostem zwodzonym. Z jednej strony mieliśmy skały jako punkt obronny tego zamku, z drugiej strony płynie rzeczka, którą też ciężko było sforsować. Tylko lekka jazda i piechota mogła podejść pod zamek. Tak nie wyjdzie, jakbyś tak robił, będzie kijowy obraz. Zobaczymy. Ja już tak jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć. No. Temu zbieram pożytki, prawdziwki, każdego próbuję. Jak jest gorszy, no prawdziwki mówią, że jest kłopot, nie? Czemu? No bo szatan też podobny jest. Ale jest gorzki. A, no to też, no... No to dobrze, mówię, Witek, tak, prawda? Witek na wie... No i gdzie jesteśmy? Doszliśmy do Solnej Jamy. Teraz tutaj kolega pokaże.
w ogóle wyrobisko, w którym były kamieniołomy i została odkryta jaskinia kolna. Jama solna, na chwilkę trzeba je ściągnąć u plecaczki i pakujemy się do środka. Tak, tak, tak. Piękna solna jama. Oczywiście trzeba sobie wziąć latarki, żeby do niej wejść. Polnowcowy pozostałości tutaj, jak można sobie przeczytać. Jaskinia ma około 50 metrów długości, posiada dwie odnogi. Jedno jest zakończone i zasypane, w drugim można przy dobrych opadach, jak jest trochę wilgotno, natknąć się na polodowcowe, nawet jeziorko w środku, że tak można powiedzieć, klasowe. Oczywiście biała, fajna, dlatego jest solna, bo jest biały marmur, występuje i on przypomina trochę kryształki soli i dlatego solna jama. Jamę solną, tak jak widać, piękna biała i dlatego solna, bo te kryształki tej skały przypominają sól i dlatego została solna. I mamy też jeziorko fajne, piękne, tutaj z czyściutką wodą i tam się ciągnie lustro wody daleko, daleko, jak zobaczycie, będzie pięknie widać. To jest jedna z odnóg, jedna z dwóch, zakończona właśnie tym jeziorkiem w środku, druga jest zasypana. Coś tam będziemy pokazywać jeszcze, żeby było pięknie. Może do tyłu się obróć. Obróć się do tyłu. Tu mamy następną odnogę właśnie, na prawo. Nie, to też nie. Tak, tak, odnogę tam w kole jakiejś wchodził. Tak? Się zgiwały, no. Tak. I co? Jak daleko poszło? No, to właśnie jest. Parę metrów. Aha. No właśnie. Trzeba wracać tyłem. Ale to poczekaj, że sobie tutaj do góry pokaż, jak ładnie to wszystko wygląda. Jak się świeci pięknie. Fajnie, fajnie. Grota mieni się światem cudnie. Oj, dobra. I tu jest ta druga odnoga. To po tych kołkach to słabo. Widzisz? Trzeba przejść tu z drabiną. Tak. No bo zjeżdżając po tych kołkach... No, można... słabo, słabo. Tam jest niespodzianki sobie trafić. No. No, no, no. A no, to drabinkę. Tu nie ma daleko. Drabinkę. Wychodzimy? Aluminiowa zawinkę. Tak. Chodźnie. Wychodzimy już. No bardzo elegancko. Dobrze, my tu ugościmy sobie nowy rok. Spotkanie w nowym roku, pierwszy raz naszej grupy. Strzelimy sobie z szampana w tym nowym roku. Tradycyjnie, tylko uwaga, bo za chwilę szedł sam drogę, się kulał. No, może być troszkę ten. Pryśnic. Może troszkę być pryśnic sobatą. Trzymaj ten, trzymaj kubeczek. Ale co to, no nie panikuj. No to strzelasz czy nie? Musisz tak, wiesz. No nie, no to ruszyć z tego. Wyleci, wyleci. To ta korka będzie szukać. A po co ci korek? No. A żeby nie zostawić śmieci. Dobra, no. Dawaj. Ale miało być z hukiem, no. Z tym nowym Sylwestrem. Z nowym rokiem. No, strząśnij ty. Jeszcze. No, to już będzie huk. Nie, nie będzie. No weź kubeczek. Pewnie już teraz. O! Pięknie! Mówiłem, że będzie pusty. Będzie coś z tego. No tak, nauczony z domu, żeby nie robić po prostu troszkę bajdu. Tutaj to można walczyć. Panowie, po kubeczku. Jakiego dobrego? Po kubeczku dawać? Nie, nie. Dobry. Za ten nowy rok, żeby był zdrowszy, żeby i lepszy niż ten stary. Nam bardziej dopisywały, tak. Żeby się grupa powiększała. No i nie tyle. Obrażała. I nie obrażała, dokładnie. Żeby były dobre pomysły w nowym roku, dłuższe wyprawy, będzie super. Teraz z Niebieskiego przejdziemy sobie na szlak czarny w kierunku Niemojowa. Tu PKS-u, ale nie pójdziemy na PKS, tylko na przejście graniczne bardziej i na Czerniec, na którym stoi wieża. Nasz dzisiejszy cel, wieża na Czerwcu. I ognisko. I ognisko z kiełbaską oczywiście. Że jakbyś się wywalił, nie była taka atrakcja. Ale fajnie było, gdyby kamera poszła w górę teraz. Niebo. Lodowisko straszne.
strasznie ślisko dzisiaj na tej drodze. Ledwo idziemy pod górę, oczywiście kijek już by sobie nie wzięli. No bo po co? No Darek, jako kierownik tej wyprawy. Nie miał. Nie miał, no to przecież myśmy się nie mogli wychylić. Będzie ludzie. Zdobyliśmy szczyt. A, było strasznie ciężko. Ciężko, tak. Darek się, jest na lodzie był. Darek się wypierdzielił oczywiście. Nie, miał napęd nie, na cztery tak koła. Nie, a to był. Tylko nie, dlatego, że chłopaki są na Elbrusie, a ten kolega jakieś miał letnie, mamuty letnie i nie dał rady. My na napędzie cały czas włączony. No, jedni idą zwrotoną drogą, inni po krzakach. Niech mu będzie jak chce. W każdym razie weszliśmy na szlak z drogi. Będzie tak lepiej. Bo koń wstawał. Idziemy żółtym szlakiem. Pokażemy piękne jeziorko zamarznięte. Tak, szkoda, zamarznięte. Że łyżwy w domu zostały. A rabków też nie mamy. I tak trochę słabo. Ale teraz pójdziemy sobie żółtym szlakiem. Jak się nie mylę. Solna jama, tak. Żółtym szlakiem sobie pójdziemy teraz na ten czerwiec. On już nas prowadzi do samego szczytu. A, widzę, że jakiś mały róż jest. Pod Solną jamą mieliśmy Czechów, tu jakieś Polacy. Czyli ludzie wyszli z domów troszeczkę. Zawsze to inaczej. W tym nowym roku. Zbliżamy się do szczytu powoli. I od razu coraz ładniej się robi. I trochę śniegu warunki jest. Ładne, tylko tak. Widoczne się zła. No dokładnie. Tyle śniegu jest. Mrozu. Już takiego lodu nie ma, więc się wygodnie idzie. Darek też już normalnie piknie. Daje radę. Czym wyżej, tym warunki są fajniejsze. No szkoda, że nie ma widoczności. No ale cóż. Sama przyjemność w chodzeniu. Wszystkiego mieć nie może. Dokładnie. W szczególności, że ekipa jest zgrana. Wy jak zwykle. Ognisko, ja wejdę na górę. Ty, a co oni postawili? Zakaz wstępu? Nie ma odbioru chyba jeszcze, nie? Tego odbioru też. Zimniej. Gwiazda wiewa. No ale sobie zapniemy. Zbliżamy do samej góry. A ktoś wie ile ma wysokości? Nie. A, znajdziemy sobie. Wygobluje się. Wygobluje się, wuje gogle wieczne. Pięknie zrobiona wieża. Można powiedzieć, porządni fachowcy ją robili. Nie to są na Trójmorski Wierchoł. Zdobyta wieża, czerwiec. Dzisiaj, my. Dorski wieżo. Piękny drogi, krajobraz cudny. To senuje. O, tu można przyjść spać. Co ja cię proszę, jak spać? Na Trójmorskim Panku. Przecież zimnica taka, że... Latem. Świetnie widać. Ciemno, coś ciemno. Wyprawa dobiegła do końca, byliśmy na czerwcu, czerniec, 840 metrów nad poziomem morza, czyli nie jest za wysoka, ale wszyscy biegną tam z tego względu, że nową wieżę postawili i myśmy byli. Jak kiedyś nie było ludzi, tak teraz było bardzo tłocznie, no ale spoko, spotkaliśmy znajomych, było miło, sympatycznie. Ognisko, trochę żeśmy żółtym szli i później bez szlaku żeśmy zeszli do drogi, no i teraz drogą żeśmy przyszli do parkingu, no wycieczka była fajna. Kilometrów wyszło nam około 10. Ma na mapie kawałek nam nie narysowało z tego względu, że nie włączyliśmy. Przewyższenia liczę, że było w granicach 300 paru metrów. Jest taka wycieczka lajtowa. Tak, poświąteczna, ponoworoczna. No i żeby dobrze i sympatycznie rozpocząć nowy rok, był początek w sobotę, nie w niedzielę. No jak zawsze. Dzisiaj jest sobota. W niedzielę zostawimy sobie na odpoczynek. Tak, w niedzielę będziemy sobie troszeczkę odpoczywać i przygotujemy się niestety do pracy na poniedziałek.